Siema, z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek serii My Teams NBA 2K14. Jak już mówiłem, przy okazji otwierania paczek nie będę w serii My Team otwierał paczki i to wszystko zostanie przeniesione do otwierania paczek, także od razu zaczynamy od widoku mojego składu. Tu się niewiele zmieniło, na jedynce Kyrie Irving, na dwójce Mitch Richmond, na trójce Paul George, na czwórce Larry Johnson, na piątce David Robinson, nic tu się nie zmienia. A na ławce trochę się pozmieniało, Deron Williams, nie Steph Curry. Zobaczymy, jak sobie on poradzi. Mam takie założenie, że da on trochę więcej ognia w ataku. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dalej bez zmian, Rudy Gay, Worthy, Monta Ellis, Zach Randolph. Kevinem Love'em gra mi się niespecjalnie, trochę szwankuje u niego obrona. J.R. Smith i Marcin Gortat, Roy Hibbert. Nie podoba mi się ten gościu, za dużo danków buduje. Marcin Gortat powinien być, mam nadzieję, lepszym rozwiązaniem. Zaczynamy mecz numer 1, bo dzisiaj wyjątkowo zobaczycie dwa mecze w tym odcinku. Ten pierwszy niemal cały. Zobaczcie, jak to wyglądało. Pierwsza akcja. Paul George, Kyrie Irving, trójka. No niestety pudło, ale później było już tylko lepiej. Tutaj strata mojego rywala. Ruszamy z kontrą. David Robinson, Kyrie Irving. Widzę Paula George'a z prawej strony. No i właśnie, nie podałem icon passem. Nie do końca to wyszło tak, jak miało, ale Mitch Richmond to jest killer, trafił fenomenalną trójkę. Wspominając w składzie mojego przeciwnika, to powiem, że miał takich zawodników w pierwszej piątce jak Chris Paul, Dwight Howard, Blake Griffin, jak James Harden, naprawdę mega moc. Ale jakoś specjalnie nie wychodziło mojemu rywalowi korzystanie z ich mocy ofensywnej. Z defensywą również nie było najlepiej. Kolejne punkty, Kyrie Irving już 7-0. Także był trochę sfrustrowany mój rywal. Tu kolejna akcja, która zakończyła mecz. 4-19 do końca. Mitch Richmond niepilnowany niemal w rogu boiska. Rzut A+, 10-0. Czas i koniec meczu. Tak się skończył mecz numer 1 w tym odcinku. Prawda, że szybko? No właśnie, ale też o to chodzi. Kolejne zwycięstwo zapisuję sobie na swoje konto. Mitch Richmond po prostu zabił mojego rywala, a tu rywal kolejny. Mecz numer 2, skład w miarę dobry. Kyrie Irving na jedynce, na piątce Roy Hibbert, Paul Pierce. Do tego wszystkiego Tim Duncan, którego bardzo chętnie widziałbym w swoim zespole. No i jeden brązowy gracz, Orlando Johnson, ale jak graliście w My Team w NBA 2K14, to wiecie, że to jest jeden z najbardziej OP graczy w tej grze. I zaczynamy bardzo szybko i bardzo podobnie jak w poprzednim meczu od prowadzenia 7-2. Tutaj się pojawił na boisku już Marcin Gortat, Monta Ellis i prowadzimy 9-2. To był taki mecz, że praktycznie od samego początku czułem, że zwycięstwo mam w kieszeni i chciałem sobie trochę pograć. Tutaj pierwsze punkty Marcina Gortata, akcja 2+1. Jak on to skończył, jak on znalazł tam miejsce, żeby wcisnąć tą piłkę do kosza, sam nie wiem. Mamy też alejupa. Monta Ellis już 14-6, oczywiście taka sytuacja wymaga powtórki. Rudy Gay wspaniale rzucił tą piłkę. Monta Ellis nie miał problemów ze skończeniem tej sytuacji. Tu kolejna akcja. Akcja po akcji właściwie i kolejny alley-oop. Tym razem Deron Williams do Rudy'ego Gaya i mamy kolejną powtórkę, tym razem z perspektywy Rudy'ego. Mamy kolejne punkty, 16-8, a to jeszcze nie koniec rzucania w pierwszej kwarcie. Rozgrywałem playsa, chciałem sobie te zagrywki potrenować, bo ich kompletnie nie znam. Gram z playbookiem Golden State Warriors. Wiem, że jest kilka bardzo ciekawych zagrywek. Kiedyś myślałem nawet, żeby zrobić o tym film taki mini poradnik, żeby porównać akcje, jakie grają Golden State Warriors w NBA z tymi akcjami, które są w ich playbooku. Te akcje się miejscami naprawdę pokrywają i to świetnie można sobie porównać, jak to wygląda w NBA 2K14. I za chwilę chciałem zrobić takie przejście i pokazać, jak to wygląda prawdziwej NBA i byście zobaczyli tyle podobieństw, że wow, że po prostu tą grę za takie rzeczy się kocha. Tutaj gramy już drugą kwartę, przechwyt Mitcha Richmonda, on niszczył po raz kolejny w tym meczu, widzieliście chwilę wcześniej jego trójkę, ja o nim nie wspominałem, ale sprawdzałem, jakie on ma hot zonesy, w jakich miejscach na parkiecie i dla niego właściwie cały parkiet to jest jeden wielki hot zone, tam bodajże są tylko dwie strefy, które nie są hot zone'em, ale nie są też cold zone'em, jeśli nadążacie, o czym mówię. Są po prostu strefami neutralnymi, także Mitch Richmond to jest błogosławieństwo, fenomenalny strzelec. To, że go trafiłem w paczce, cieszyłem się, ale patrząc na to, co on sobą reprezentuje, to naprawdę był to mega, mega fart, że trafiłem właśnie jego w paczce. Uwielbiam już tego zawodnika. No niesamowity, bardzo łatwy, ma do wyczucia jumper, także wszystkie jego rzuty są praktycznie excellent. Do tego dochodzą te hot zonesy i mogę w każdym niemal miejscu, z każdego niemal miejsca mieć rzut o ocenie A+. A skuteczność wtedy oczywiście rośnie niesamowicie.
A tu zobaczcie tą akcję, bo warto, lubię takie sytuacje wykorzystywać. Leży na parkiecie Roy Hibbert, Tim Duncan grał chyba na spalonego, ale zaraz, to nie jest ta gra. I David Robinson zupełnie niepilnowany pod koszem, tutaj zdecydowanie popełnił błąd w obronie mój rywal. Bardzo łatwe punkty, ale wynik 45-38. Ja się bawiłem, rozgrywałem playsy, próbowałem często grać tyłem do kosza, a mój rywal powoli dochodził, ale wtedy odpalał trójkę. Mitch Richmond, kolejny rzut z oceną A+. Rewelacja zawodnik, będzie chyba jednym z moich ulubionych w NBA 2K14. No po prostu jest mega, podobnie jak Paul George, jego Eurostep layup, który właśnie we wspaniały sposób wykorzystał. 52-43, tutaj zatrzymany Tim Duncan, ruszamy z kontrą, są to ostatnie akcje trzeciej kwarty, Monta Ellis będzie, ale jup, no nie, tym razem wyszło z tego po prostu normalne podanie do Rudy'ego Gaya i tu już jesteśmy w czwartej kwarcie, 10 punktów przewagi, także na spokojnie. Mitch Richmond tyłem do kosza też potrafi grać, próbujemy się wcisnąć, no i wpada. To był jego mecz, aczkolwiek jakiejś mega zdobyczy punktowej nie zanotował. Potrafiał w tych najważniejszych momentach. Rewelacyjny zawodnik, kolejna jego akcja, związał obronę. Tutaj niepotrzebnie chyba oddawałem piłkę do Davida Robinsona, ale chciałem pograć tyłem do kosza, no ale jak zostałem podwojony, trzeba było oddać na obwód. Był jeszcze Mitch Richmond, tam powinienem zagrać. Deron Williams, kolejna trójka, 11 punktów przewagi. A o moim przeciwniku nie sposób nie wspomnieć, że naprawdę grało mi się z nim fajnie, nie nadużywał jakichś dziwnych rzeczy, nie próbował przechwytywać piłki już pod moim koszem, no po prostu grał w koszykówkę, to mi się podobało, był to naprawdę fajny mecz, oby więcej takich graczy. Tym bardziej, że końcówka należała do niego, tutaj mamy minutę 30 do końca, wynik 65-61, izolacja Kyrie Irving kontra Kyrie Irving, wejdzie pod kosz, wow, ależ cyrkowy ten rzut, to nie miało prawa wpaść. Na szczęście wpadło, 6 punktów przewagi, minuta do końca i spokojnie poczekamy. Czas gra z nami, czas gra na naszą korzyść. Kolejny place, Mitch Richmond. I gramy, rozprowadzimy to na obwodzie. Próba zagrania pick and rolla, Larry Johnson, nic z tego. Mitch Richmond niepilnowany, zostawisz mu pół metra miejsca, będziesz cierpiał. I to jest cały Mitch Richmond i tu najlepsza chyba akcja meczu. Wspaniale to rozrzuciłem, zobaczycie to jeszcze na powtórce. Zakończyłem tą akcją, mecz 10 punktów przewagi, nic z tego. Mitch Richmond, niepilnowany, Kyrie Irving, tutaj była chyba zagrana nawet strefa. I piłka do Davida Robinsona. No i tyle! Tak się skończył ten mecz. Gładkie te dwa zwycięstwa, pierwsze to już w szczególności 10-0, od razu rozłączył się mój przeciwnik. No cóż, tak się też zdarza, tutaj jakiś bug zamiast New Jersey Cubics jest New Jersey M. Ciekawostka, chociaż czasem są i gorsze problemy z tą grą, ale o tym może innym razem. Mitch Richmond, bohater spotkania, 15 punktów, 6 na 11 z gry, 3 na 7 za 3. Rewelacyjnie, Deron Williams, rezerwowy, a proszę, 12 punktów, Kyrie Irving 10, Rudy Gay 9, David Robinson 8, Marcin Gortat 3 punkty, widzieliście tą akcję, dołożył jeszcze rzut wolny, Zach Randolph 0, J.R. Smith 0 i James Worthy kolejne 0. No nie wychodzą mu te ostatnie mecze, a to tradycyjnie już na koniec. Statystyki drużynowe i skuteczność rzutów 3 punktowych 50%. No nie sposób takiego meczu przegrać. 8 na 16 prób. No cóż, byłem po prostu lepszy. I to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z chęcią zobaczycie kolejne i z chęcią zobaczycie kolejne otwieranie paczek, które już niedługo. Tymczasem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!